Przedstawię się może jeszcze najpierw, bo nie do końca to zrobiłam. Nazywam się Marta Kryś. Jestem sercem bibliotekarzem, chociaż od 2 lat już nie pracuję w bibliotece. W tej chwili zarządzam taką miejską jednostką, która nazywa się Gliwicki Ośrodek Działań Społecznych. Jest to jednostka, która zajmuje się współpracą z organizacjami pozarządowymi, a także działalnością animacyjną i kulturalną pośrednio również, więc cały czas pozostaję w tym obszarze kultury, ale troszkę już te moje aktywności są inne. Natomiast przez 10 lat pracowałam w bibliotece i był to naprawdę wspaniały czas i ciągle też mam okazję naprawdę do wspaniałych spotkań z bibliotekarzami, głównie podczas szkoleń. Skąd moje zainteresowanie i wiedza tym tematem, który dzisiaj wspólnie będziemy pogłębiać? W 2019 roku realizowałam całoroczne stypendium ministra kultury i dziedzictwa narodowego wtedy, bo teraz jeszcze sport nam doszedł. Projekt nazywał się Zaangażowani i dotyczył właśnie włączania osób niepełnosprawnych w działania kulturalne. I w ramach tego projektu odbywały się i badania, i spotkania wspólne, takie wyjścia na wydarzenia kulturalne. No i oczywiście takie doświadczenie związane już z pracą w bibliotece, czyli z obsługą grup i ze współpracą z instytucjami wspierającymi osoby niepełnosprawne, a także z organizacjami, które się tym zajmują. Jak dzisiaj wygląda ten nasz rozkład jazdy? W tej chwili wyświetlam plan szkolenia. Założyłam 6 bloków. Pierwszy, taki najbardziej teoretyczny, czyli to będzie i troszkę o badaniach, i trochę o definicjach. Drugi będzie dotyczył ustawy o dostępności, która jest teraz bardzo ważnym, gorącym aktem prawnym, determinującym też wiele naszych planów i działań. Kolejne 2 części, już takie bardziej miękkie i też myślę, że wypełnione bardziej takimi materiałami wizualnymi, będą dotyczyły i stereotypów, mitów na temat niepełnosprawności i naszych postaw, tego, jak właściwie powinniśmy się zachowywać, kiedy mamy takiego czytelnika czy klienta z niepełnosprawnością. To są bardzo, bardzo ciekawe i obszerne i też różnorodne tematy, bo tutaj rzeczywiście w zależności od rodzaju niepełnosprawności pojawiają się inne problemy. Wspólna tutaj dla tych wszystkich kwestii jest empatia i umiejętność tego wczucia się w położenie innej osoby. Potem chciałabym Was zaprosić do takiej wspólnej pracy. Jesteśmy w dosyć dużym gronie, ale myślę, że z wykorzystaniem narzędzia, które zaraz Państwu zaproponuję, uda nam się troszkę też popracować koncepcyjnie. Wykorzystamy do tego narzędzie, które za chwileczkę pokażę. I na koniec taka dawka też inspiracji z bibliotek, z instytucji kultury, które mogą być przyczynkiem do wdrożenia jakichś działań w Waszej instytucji. Drodzy Państwo, trochę statystyki. Dla bibliotekarskich uszu jak muzyka, statystyka, prawda? Musi być wszystko policzone i mamy też statystyki dotyczące niepełnosprawności w społeczeństwie. 1 na 6 osób jest osobą niepełnosprawną. Tutaj ostatni spis powszechny, teraz zachęcają nas do spisywania, bo rozpoczął się kolejny, ale według tego spisu powszechnego, który odbył się w 2011 roku, czyli 10 lat temu, 4 700 000 osób w Polsce zadeklarowało niepełnosprawność. Jeżeli chodzi o takie definicje prawne, my doczekaliśmy się polskiej definicji dopiero w 1991 roku w ustawie o zatrudnieniu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych i dopiero w tym roku właśnie to pojęcie osoby niepełnosprawnej zastąpiło to używane określenie wcześniej inwalida. Także to wcale nie taka odległa przeszłość. Nawet ta definicja wprowadzona jednak w tym 1991 roku nie była zadowalająca dla wielu środowisk, no oczywiście szczególnie dla środowisk osób niepełnosprawnych i dopiero ustawa z 1997 roku wprowadziła definicję, którą mamy do dzisiaj i którą też widzicie Państwo na tym, ono jest u mnie turkusowe, mam nadzieję, że u Was też, na turkusowym polu. Czyli ustawa nam definiuje, że niepełnosprawność to trwała lub okresowa niezdolność do wypełniania ról społecznych,
z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodująca niezdolność do pracy. Ale to jest taka definicja wynikająca z ustawy, prawna. Ten aspekt prawny mamy jakby tu zasygnalizowany, jeszcze do niego wrócę, ale oczywiście możemy mówić o niepełnosprawności w bardzo różnych innych aspektach. Ja tutaj wymieniłam tylko cztery, ale to i tak nie jest katalog zamknięty. Pierwszy to jest ten aspekt medyczny. Prawda, jeśli spojrzymy na niepełnosprawnych pod tym kątem, to wiemy, że ta niepełnosprawność to będą pewne ograniczenia pojawiające się w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu człowieka, że one będą spowodowane na skutek albo obniżenia pewnych sprawności, czy fizycznych, czy psychicznych, umysłowych, albo uszkodzenia lub utraty, bo też może się coś w naszym życiu w pewnym momencie wydarzyć, że taka zmiana zajdzie. I ta utrata może być w tym aspekcie całkowita albo częściowa, może być trwała albo przemijająca, okresowa i może też być wrodzona albo nabyta. Dobra, zaczynamy osoby niewidome i słabowidzące i teraz pozwólcie na krótki materiał filmowy. Często nie wiemy, jak pomóc osobie z niepełnosprawnością. Zawsze pytaj, jak pomóc? Jeśli widzisz osobę niewidomą, nie staraj się pomagać na siłę. Nie zaskakuj, nie chwytaj bez uprzedzenia. Każda osoba z niepełnosprawnością wie, jakiej pomocy potrzebuje. Nie dotykaj laski ani nie głaszcz psa przewodnika osoby niewidomej. Biała laska stanowi część przestrzeni osobistej, zaś pies, gdy prowadzi osobę niewidomą, to znaczy pracuje. Pomóż osobie niewidomej lub słabowidzącej rozpoznać numer nadjeżdżającego autobusu lub tramwaju. Poinformuj, jaki numer nadjeżdża. Nie pytaj, na jaki ktoś czeka. Nie zostawiaj osoby niewidomej samej sobie na przystanku, gdy przyjedzie jej autobus lub tramwaj. Opukiwanie laską pojazdu w poszukiwaniu wejścia lub przycisku do otwierania drzwi trwa zazwyczaj długo i często jest niebezpieczne. Nie sadzaj na siłę osobę niewidomą lub niedowidzącą w filharmonii czy w restauracji. Wystarczy, że położysz jej dłoń na oparciu krzesła i powiesz: po pani prawej stronie jest krzesło. Sama szybko zorientuje się, gdzie ma usiąść. Kolacja w towarzystwie osoby niewidomej? Jak najbardziej. Przeczytaj półgłosem informacje podane w karcie dań. Nie omijaj cen podczas czytania lub poproś kelnera o polecenie menu. Zapytaj osobę niewidomą, czy opisać jej, co znajduje się na talerzu, używając do tego wyobrażenia z tarczą zegara. Korzystając z tej orientacji, składniki, które znajdują się najdalej od osoby niewidomej, są na godzinie 12. Drink lub kawa stawiane są najczęściej na godzinie 2. Pamiętaj, że osoba z niepełnosprawnością sama za siebie podejmuje decyzję. Jeśli ktoś cię nie widzi, nie znaczy, że cię nie rozumie. Zwracaj się zawsze bezpośrednio do osoby niewidomej. Nie krzycz. Przywitaj się z osobą niewidomą lub niedowidzącą przez podanie ręki. Zwyczajnie powiedz wtedy: jestem Michał, chciałbym uścisnąć twoją dłoń. Bądź dokładny, podając wskazówki osobie niewidomej lub niedowidzącej. Tam albo w tamtym kierunku nic nie mówi osobie, która nie widzi. Podawaj konkretne wskazówki niewymagające orientacji wzrokowej. Na przykład powiedz: musi pan skręcić w pierwszą ulicę w prawo. Wskazuj bez obaw przeszkody. Teraz schody w dół. Wysoki krawężnik, noga do góry. Roboty drogowe, dziura w chodniku. Drzwi obrotowe. Otwarte drzwiczki szafy. Lampa na wysokości głowy. Sam okrzyk "uważaj" nie pozwoli zorientować się, czy należy zatrzymać się, czy schylić, czy uważać, bo podłoga jest śliska i mokra. Pamiętaj, oprócz osób całkowicie niewidomych są osoby z dużymi wadami wzroku. Nie lekceważ ich. Staraj się zawsze pomóc, gdy cię o to proszą. Bądź wrażliwy na potrzeby osób niewidomych i słabowidzących. Tworząc strony internetowe, pomyśl o dostosowaniu ich dla potrzeb osób niewidomych i słabowidzących. One również są aktywnymi użytkownikami komputera i internetu. Nie obawiaj się mówić o osobach z niepełnosprawnością i tłumaczyć ich niepełnosprawności. Nie popełnisz gafy, mówiąc: ja to widzę inaczej, lub do widzenia osobie niewidomej. Bądź sobą. Najtrudniej jest przełamać własny lęk w zrozumieniu niepełnosprawności. Mamy za sobą drugi materiał filmowy. Dotyczył tym razem osób głuchych, słabosłyszących. Mówiliśmy już w poprzedniej części, że nie używamy określenia osoby głucho-nieme i wiecie już Państwo, dlaczego nie używamy go. I teraz troszkę ten temat pogłębimy, bo troszkę też i o tych językach opowiem. Jest to grupa bardzo niejednorodna, ponieważ będziemy mieć tutaj właśnie osoby
głuche, które będą się posługiwać polskim językiem migowym, to jest język najbardziej naturalny i akceptowany przez osoby głuche. Mamy jeszcze drugi język, system. Ten pierwszy jest oznaczany PJM, polski język migowy, ten drugi SJM, to jest system językowo-migowy. O różnicach za chwileczkę może powiem, natomiast teraz dalej jeszcze o strukturze tej grupy. Czyli tak, mamy osoby, które posługują się polskim językiem migowym i słabo znają język polski. Dla nich właśnie ten język polski jest jak język obcy, jest językiem drugim, którego się jakby uczyły wtórnie po polskim języku migowym. Będziemy mieć osoby głuche, które się posługują PJM, polskim językiem migowym, ale które też znają język polski. To będą najczęściej osoby, które na przykład utraciły słuch w trakcie życia, czyli uczyły się języka polskiego jako języka pierwszego, naturalnego, a potem gdzieś w trakcie życia były też jakby postawione przed tą koniecznością nauczenia się PJM-u. I będziemy też mieli osoby, które znają oba języki, to nie będzie częste zjawisko, ale też tak się będzie zdarzać. Musicie sobie, nie wiem, może macie Państwo tę świadomość, ale jeśli nie, musicie sobie zdać z tego sprawę, że PJM to nie jest język, który jest odwzorowaniem języka polskiego. On ma zupełnie inną strukturę, zupełnie inną gramatykę. Nie ma właściwie fleksji. Kiedy nieraz też znowu prywatne doświadczenie, mój mąż uczestniczył kiedyś w takich niedzielach z futsalem i co tydzień jeździł na mecze i był członkiem drużyny właśnie osób głuchych. Zaprosili go, bo brakowało im jednej osoby, to tak trochę z litości, trochę z braku laku wzięli go do tej drużyny, także był on i wszystkie pozostałe osoby w drużynie głuche i czasami właśnie jeżdżąc na te mecze, obserwując też w jaki sposób, jakie SMS-y wysyłają osoby głuche do mojego męża, zdałam sobie dopiero sprawę, że to jest zupełnie inny sposób komunikowania, zupełnie inny język, dla mnie trudny do zrozumienia, bo osoby głuche pisząc w języku polskim, również piszą zupełnie inaczej niż my, nie stosując właśnie tych typowych nam znanych zasad gramatyki, składni czy fleksji. Okej, mamy kolejną grupę, osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Tutaj bardzo ważne jest to, o czym znowu wspominaliśmy już kilka razy, czyli traktować te osoby w sposób odpowiedni do wieku. Nie zakładać jakiegoś zdziecinnienia niesłusznego, tylko traktować właśnie w taki sposób. Pani Karolina pisze, że najmniej doświadczenia w pracy z tymi osobami i chyba największa niepewność i niepokój, jak się zachować. No, przyczyną jest chyba też ta pewna nieprzewidywalność, tak? Trudno nam jest przewidzieć, jak się osoby z niepełnosprawnością intelektualną zachowają. To jest grupa znowu bardzo niejednorodna, bardzo różne będziemy mieć tutaj osoby. Będzie to też zależeć od stopnia niepełnosprawności, ponieważ jeżeli mówimy właśnie o niepełnosprawności intelektualnej, mamy tutaj stopnie 3, lekki, umiarkowany i znaczny. I osoby, tak, lęk o siebie również. Pani Agnieszko, ma Pani rację. Osoby z taką lekką niepełnosprawnością, tutaj możemy się czasami nawet nie zorientować albo nie zorientować w pierwszym kontakcie, dopiero na przykład po dłuższej rozmowie zorientujemy się, że jednak troszkę tutaj inaczej ta osoba funkcjonuje. Natomiast osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności no będą już wymagały bardzo dużego wsparcia asystenta czy wręcz opiekuna w wielu, wielu czynnościach. Na co musimy zwrócić tutaj uwagę? Na własną wyrozumiałość i cierpliwość. Te osoby będą często potrzebowały więcej czasu na zrozumienie komunikatu, na zdecydowanie, kiedy zadamy im jakieś pytanie. Może to być nawet pytanie bardzo proste, będą się zastanawiać dłuższą chwilkę, będzie to zajmowało więcej czasu. Ale no jakby znowuż nic nie stoi na przeszkodzie, żeby mówić normalnie, pytać normalnie i naprawdę traktować te osoby jako pełnoprawnych członków naszej społeczności, jako osoby dorosłe.
nie bojąc się po prostu tego kontaktu, ale zaraz też powiem o asertywności, o granicach, bo tutaj też rzeczywiście są takie problemy. Brak łazienki, wąskie drzwi, jedna łazienka nieprzystosowana dla tych osób, brak parkingu, nie ma windy, schody niebezpieczne, czyli bardzo dużo architektonicznych tutaj jest problemów. Przerzucam jeszcze komentarz pani Beaty, trwa remont, będziemy mieli windę i komputer z udogodnieniami dla niepełnosprawnych. A kiedy jest planowane zakończenie remontu? Kiedy się możecie spodziewać nowej, pięknej biblioteki? Brak regałów, brak dostosowanych oznaczeń regałów. Okej, to się nam tu jeszcze też mieści. Co my tu jeszcze mamy? Jeszcze jedno przerzucam. I chyba już przerzuciłam wszystkie. Obecnie ogromną barierą... Okej, okay, ktoś się włącza, proszę. Jak się nie da, to się nie da. To się już jest. Pani Renata, słyszymy. Wyłączyłam się chwilowo, bo koleżanka próbuje mnie podłączyć, bo chciałam wypowiedzieć się momentami na głośno, a nie miałam mikrofonu. Okej. Okay. No to teraz? A teraz chce pani zabrać głos? Siadaj, chcę zabrać głos. Koleżanka przed chwilą coś mówiła o tym... Przepraszam, możesz mówić. Możesz mówić. Koleżanka przed chwilą coś mówiła o naszym budynku, że jest niedostosowany do osób niepełnosprawnych, ale niejasno się wyraziła chyba, bo ona mówiła o siedzibie zastępczej, w której w tej chwili jesteśmy. Okej, okay. W siedzibie zastępczej jesteście w związku z remontem, który trwa, tak? Tak, a nasza siedziba stała jest w remoncie i będzie gotowa najwcześniej w drugim kwartale przyszłego roku. W drugim kwartale i będzie już dostosowana w pełni. Czyli jest to okres przejściowy. No to też jest taka fajna perspektywa, bo rozumiem, że teraz macie trudniejsze warunki, ale jeżeli jest w takiej niedalekiej jednak przyszłości możliwość tutaj zniwelowania tych barier, to jest świetna wiadomość, świetna też, że w ogóle zyskujecie nowej odsłonie tę siedzibę, bo jestem przekonana, że będzie piękna. Fajnie. Przeczytam jeszcze tutaj te kilka komentarzy. Jeden ciekawy się pojawił, że teraz ogromną barierą są obostrzenia pandemiczne, wyłącznie możliwość spotkań online. Tak, to też nam utrudnia dotarcie do niektórych grup odbiorców i nie tylko tutaj myślę o niepełnosprawności, ale o najmłodszych odbiorcach i o najstarszych, o tych skrajnych grupach, prawda? Oczywiście nie trzeba generalizować, są seniorzy, którzy świetnie funkcjonują online, w przestrzeni wirtualnej, ale są też tacy, którzy w ogóle się wyłączyli, zniknęli nam jako odbiorcy. Mamy tutaj przystosowanie strony internetowej biblioteki dla osób niedowidzących. Też ważny, fajny postulat, żeby to zauważyć, coś z tym zmienić. W finanse biblioteki, które mogą skutecznie uniemożliwić realizację planów. To jest bardzo ważny argument. Oczywiście, że pieniądze są ważne. Wiele z tych dostosowań to nie są rzeczy tanie. To jest też prawda, ale z drugiej strony zyskaliśmy w postaci tej ustawy też potężny oręż, ponieważ no, mamy niezbywalny argument dla osób i zarządzających, i dla przedstawicieli gminy, że tutaj postulowane zmiany czy rozwiązania nie są jakimś widzimisię bibliotekarzy, którzy chcą mieć ładniejsze biurka, tylko są rzeczywistą potrzebą dostosowania instytucji do zapisów powszechnie obowiązującej ustawy, do zapewnienia odbiorcom dostępności. I teraz mam jeszcze kilka takich slajdów związanych z niepełnosprawnymi autorami. Nie wiem, czy będą Wam znani, czy nie, to się okaże. Ale może uda mi się coś nowego Wam powiedzieć. Pierwsza osoba, o której chcę powiedzieć, to jest Hanna Pasterny, akurat tutaj z mojej okolicy autorka, jest autorką trzech książek, jest też taką działaczką, rzeczniczką środowiska osób niepełnosprawnych w Rybniku, pełni funkcję konsultanta do spraw osób niepełnosprawnych, autorka artykułów. Ona też bardzo chętnie spotyka się z czytelnikami i są to bardzo ciekawe spotkania.
więc jeżeli będziecie też mieli ochotę to i okazję zaprosić panią Hanię, to zachęcam. Miałam przyjemność dwa razy brać udział w spotkaniach z nią. Pani Hania jest autorką 3 książek. Jedna z nich, jak z białą laską zdobywałam Belgię, jest osobą niewidomą, o tym chyba nie powiedziałam. Druga, moje podróże w ciemno, a trzecia, tandem w szkocką kratkę. I te książki są zapisami jej podróży, jej różnych perypetii, które podczas tych podróży ją spotykają, ale najciekawsza książka z tych 3 to moje podróże w ciemno, ponieważ tam opisuje właśnie swoją wyprawę do USA, wszystkie przygody hotelowe, niespodzianki, jakieś takie językowe lapsusy, które się jej zdarzyły. I druga ciekawa pozycja to jest tandem szkocką kratę. To jest dlatego ciekawe, bo mamy tutaj takie połączenie 2 bohaterów. Nie dość, że pani Hania, która jest też osobowością, to jeszcze towarzyszyła jej w tej podróży będąca bodajże amerykańską badaczką kobieta chora z zespołem Aspergera, o tak właściwie powinnam powiedzieć. Więc one, każda ze swoją przypadłością, każda ze swoimi ograniczeniami, doświadczeniami, ale i niesamowitą wiedzą i możliwościami we wspólnej podróży, no to jest taka mieszanka wybuchowa. Zapomniałam jeszcze o Janku Meli powiedzieć, a on również jest autorem książek i mówcą, motywatorem, osobą, która z wielkim dystansem, z wielką taką jakby akceptacją losu opowiada o swoim życiu. Pani Ania jeszcze pisze, że w sprawie dla reportera był świetny materiał o poetce z Lublina. Okej. Diagnozowanym debilizmem, a ona zaklęta w swoim ciele jest poetką i skończyła studia. Tak, to są często właśnie bardzo piękne, inspirujące historie i myślę, że my się właśnie też możemy od tych osób wiele, wiele nauczyć. I tego wam też życzę, bo powolutku zbliżam się nieuchronnie do końca. Dziękuję wam za dzisiejszy wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że mimo tych 5 godzin nie czujecie się zmęczeni, że zostanie coś w waszych głowach i sercach, bo tutaj też o serce, o postanowienie chodzi. Polecam się na przyszłość i polecam też Good Books. Okej, pani Aniu, dziękuję za dobre słowo. Za chwileczkę też jeszcze pani Asia, myślę, że się dołączy do nas i wspominała mi jeszcze, że będzie chciała ankietę ewaluacyjną rozesłać, także zobaczymy, czy jest z nami. Szukajcie rozwiązań, szukajcie małych kroków, bo wiem, że rzeczywiście pewne rzeczy są czasami poza naszą decyzyjnością też, ale też bardzo dużo da się zrobić odpowiednią postawą.